Na program zaprasza Grupa Marmar, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. Wracamy do Rybnika, mecz 13. kolejki pierwszej ligi żużlowej. Przed nami bieg numer 4, no a po trzech biegach 12-6 dla zespołu Lotosu Wybrzeże Gdańsk, które gości na torze RKM ROW Rybnik. No i pierwszy bieg remisowy, z którego może ewentualnie w jakimś stopniu być zadowolony trener, menadżer drużyny rybnickiej. Dariusz Momot. Jonas Kylmakorpi przywiózł 3 punkty i to jedyny taki powiew świeżości i optymizmu w drużynie z Rybnika. No ale zobaczmy bieg numer 4. Tutaj ciekawe zestawienie. Matej Kus pojedzie w parze z Magnusem Cetersztremem. To jest para gości. No i Andrzej Karpow z Rafałem Flegerem. Andrzej Karpow, a więc ten zawodnik, mówi się o nim drugiego rzędu, ale potrafi bardzo ładnie zapunktować także. I w białym kasku Matej Kus, w kasku czerwonym dla odmiany Andrzej Karpow, w kasku żółtym Magnus Cetersztrem i w kasku niebieskim Rafał Fleger. Czas na bieg numer 4. Jeszcze jakieś... Aha, chyba jakieś małe problemy się pojawiły. Widać, że Rafał Fleger jeszcze czyści gogle. Obejrzał się Matej Kus. A więc jeszcze raz ustawienie zawodników, podejście drugie. Miejmy nadzieję, ostatnie, za chwilę taśma w górę. I wystartowali ładnie. Matej Kus pierwszy spod taśmy i pierwszy w łuku. Jest także Zorro w żółtym kasku, ale wyprzedza go już po wewnętrznej Andrzej Karpow. No i Karpow nie daje szans szwedzkiemu zawodnikowi. Z tyłu został Rafał Fleger. No i proszę, jak próbował jeszcze atakować Karpow Zorro. No i teraz czy Karpow wyjdzie na czoło? No proszę, jak ładnie objeżdża Mateja Kusa. Widać, że chyba Kuskus i Zorro nie mają najlepiej zestrojonych silników. Nie poszli po radę do swoich kolegów, którzy już jechali, byli najszybsi, a więc do Jonasona i Chliba. No i potwornie szybki na własnym torze Andrzej Karpow. Może nie tyle szybki, co zna doskonale te ścieżki i udowadnia to już nie po raz pierwszy. Zresztą, że warto na niego stawiać i tak jak mówiłem już na początku naszego spotkania, że Andrzej Karpow być może będzie jednym z liderów rybnickiej drużyny, jeśli będzie tak dalej jeździł, pod warunkiem oczywiście, że wszystkie problemy zostaną rozwiązane. No i mamy 3-3, bo raczej Rafał Fleger nie nawiąże rywalizacji i nie nawiązał jej przez cały bieg, a więc 3 punkty Andrzej Karpow, 2 punkty Matej Kus, 1 punkt Magnus Zorro Cetersztrem i 0 Rafał Fleger. 3-3 po raz kolejny. No i 15-9, cały czas ta 6-punktowa przewaga gdańszczan utrzymuje się, a przypomnę, że to dopiero bieg 4. Zobaczymy, co odpowiedzą rybniczanie w biegu 5. No i z Karpowem powinien pojechać Kylmakorpi, zatem jeżeli zestawimy ten duet, no ale jadą przecież, będą mieli trudnych rywali w tym biegu, bo Chlip z Jonasonem już przywieźli 5 punktów dla zespołu z Gdańska. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę startu. Fantastycznie w kasku białym Matej Kus. Proszę, jak dobrze wystartował. Pierwszy wchodzi do łuku. Rafał Fleger dał się wywieźć na zewnętrzną, próbował gdzieś tam ataku po dużej, no a przyciął, przypilnował krawężniczka po kredzie ładnie Andrzej Karpow, spokojnie, jednostajnym tempem i jeszcze zdołał wyprzedzić. Tak się rozpędził, że jeszcze zdołał wyprzedzić Mateja Kusa. Z nami zawodnik gości Renat Gafuro. Renat, z pewnością będziecie chcieli wykorzystać to, że w szeregach waszej drużyny zarówno ty, jak i Paweł Chlip reprezentowaliście kiedyś rybnicki zespół, ty najdłużej. No, znasz ten tor, można powiedzieć, w każdym centymetrze i pewnie będziesz chciał podzielić się uwagami z kolegami ze swojej drużyny. Tak, dzisiaj bardzo zależny nam mecz, który będzie zależeć na w wynikach, będziemy jechać w pierwszej czwórce czy nie, także bardzo chcielibyśmy wygrać i tor dzisiaj przygotowany idealnie, idealna skala, tak można powiedzieć. I ja przez 3 lata jeździłem w Rybniku, ale takiej skały jeszcze nigdy nie widziałem, także będę, można powiedzieć tak, zaczynać od zera. No ale w Gdańsku startujecie, można powiedzieć, na bardzo podobnej nawierzchni, także jest bardzo twardo, więc teoretycznie powinno być łatwiej. Nie, w tym roku akurat u nas nie ma takiego, że jedziemy na twardym torze.
no, bardziej taki sypujący, no. Tak jak powiedziałeś, w dalszym ciągu macie szansę na awans do najlepszej czwórki. Z pewnością to jest wasz cel, który chcecie osiągnąć dzisiaj w Rybniku. Tak, chcemy wygrać, będziemy się starać. Spasiba, Renat, tak można by powiedzieć. Zawodnik reprezentacji Rosji, zawodnik Indianerny Kumla i Wostoku Władywostok oraz oczywiście Wybrzeża Gdańsk. Dosyć zapracowany jest Renat Gafurow, 27-latek. No ale w tym biegu na razie go nie zobaczymy. W tym biegu ze strony gdańszczan pojadą Paweł Chlip i Tomasz Jonasson. I ze strony rybniczan Andrzej Karpow i Jonas Kylmakorpi. Zatem ten bieg piąty, bardzo wyrównany bieg, równie dobrze mógłby być biegiem nominowanym, w zależności oczywiście od zdobyczy punktowych jeszcze w trakcie trwania, no ale w trwania zawodów, no ale na papierze zdecydowanie ci czterej zawodnicy wydają się być najsilniejsi. W kasku czerwonym ponownie Andrzej Karpow, w kasku białym Tomasz Jonasson, w kasku niebieskim Jonas Kylmakorpi i w kasku żółtym pojedzie Paweł Chlip, który właśnie dojeżdża już pod taśmę startową. Ostatnie jeszcze regulacje, dźwigni sprzęgła. Już trzymają manetki gazu odkręcone, taśma poszła w górę, no i teraz wywiózł się daleko, daleko wywiózł się Andrzej Karpow, no ale jak widać na razie się to opłaca, ale jest już Paweł Chlip. W żółtym kasku na razie z tyłu zostaje Tomasz Jonasson, bo w kasku niebieskim przed nim jedzie Jonas Kylmakorpi, który także zna ten tor i chce udowodnić, że po tej przerwie czuje się dobrze, po tej przerwie spowodowanej grypą żołądkową, a z przodu Andrzej Karpow, ależ on dysponuje rakietą, niesie ten jego motor, naprawdę fantastycznie, ogromna przewaga. No i czyżby zapowiadało się pierwsze zwycięstwo dla zespołu rybniczan, biegowe zwycięstwo? No zobaczymy. Na razie Chlip podnosi cały czas motor Chliba. No i za nim jest Jonas Kylmakorpi, musi się Paweł Chlip teraz bronić, pilnować cały czas kredy. No a na czwartej pozycji Tomasz Jonasson, ten, który już przywiózł 3 punkty w pierwszym biegu, razem właśnie jadąc z Pawłem Chlipem, wtedy Paweł Chlip miał 2 i jak widać kolejna dwójeczka będzie na koncie gdańszczanina, bo Andrzej Karpow był nie do dogonienia i 3 punkty Andrzej Karpow, 2 punkty Paweł Chlip, 1 punkt Jonas Kylmakorpi i 0 punktów niestety dla Tomasa Jonassona. No i to oznacza, że 4-2 dla rybniczan, a więc pierwszy bieg rybnickiego zespołu wygrany. Widać było i słychać nawet przez chwilę radość kibiców po tym wygranym biegu. No i tu też tej radości, smaczki tej radości dodaje oczywiście dźwięk charakterystyczny, dźwięk motocykli. No i echo, sprawa tłumików powraca jak echo tak naprawdę wypuszczone w gęstej puszczy. PZM, komunikat PZM oficjalny brzmi, że nowe tłumiki będą obowiązkowe do używania od 1 stycznia 2011 roku, na co no, oczywiście nastąpiła szybka odpowiedź Stowarzyszenia Żużlowców Metanol prowadzonego przez Krzysztofa Cegielskiego. No i jak można się spodziewać, to mówił też Stanisław Chomski, który stwierdził, że no, nie rozumie po co tych małych, młodych juniorów wsadzono na te nowe tłumiki. Tak samo i Krzysztof Cegielski w piśmie, znaczy Stowarzyszenie Żużlowców Metanol de facto w swoim piśmie stwierdza, że nie zamierza zmieniać zdania i nie zamierza korzystać z obecnie dostępnych na rynku tłumików nowego typu. Tłumiki są niebezpieczne, powodują defekty silników i o wiele łatwiej o wypadek. Te słowa mówią same za siebie, no ale upór działaczy jest niezrozumiały. Ważne, że udało się wywalczyć to, że zawodnicy w drużynowym Pucharze Świata będą korzystać ze starych tłumików, bo już przez chwilę naprawdę wielkie czarne chmury wisiały nad tymi zawodami, no i przede wszystkim nad pierwszym półfinałem w Gorzowie, gdzie będzie jechała reprezentacja Polski. No i byłaby to duża strata dla kibiców, gdyby z powodu protestów w jakiś sposób organizacja tych zawodów, tudzież ich przebieg zostały zaburzone. No ale cały czas sprawa daty 1 stycznia 2011 w toku, no a my tymczasem zobaczmy wyścig szósty w kasku białym Renat Gafurow, w kasku czerwonym ponownie Andrzej Karpow.
Dawid Stachyra w kasku żółtym, no i w kasku niebieskim Rafał Fleger. Mocno eksploatowany jest Andrzej Karpow w tym spotkaniu. No zresztą ja się wcale nie dziwię, na miejscu Dariusza Momota też bym postawił na tego zawodnika, no ale zobaczymy, bo jest tutaj Renat Gafurow, który może być bardzo niebezpieczny dla swoich rywali. No i proszę, jak teraz gdańszczanie wzięli w kleszcze Rafała Flegera. No nie może się odnaleźć w tej sytuacji Rafał Fleger. Na razie wychodzi na prowadzenie. To jest bieg szósty, postawiło jeszcze motor Andrzeja Karpowa. No i walczy na równi Rafał Fleger, ale po wewnętrznej szpilnuje kredy. Wynosi się teraz daleko Rafał Fleger. No i proszę, od razu dwójka gdańszczan przechodzi. No, zostawili mu na szczęście trochę miejsca. No i cały czas wyrównany pojedynek. Czy wywalczą gdańszczanie 5-1? Na razie z przodu jest Renat Gafurow, no i Dawid Stachyra jak przyklejony, jak cień za swoim kolegą z zespołu. No i proszę, zostają z tyłu rybniczanie. Rafał Fleger nie wytrzymał tej presji, musiał przymknąć, został zmuszony do przymknięcia manetki gazu. Też sporo błędów było niepotrzebnie, gdzieś tam szukał ścieżki na zewnętrznej stronie toru, kiedy gdańszczanie trzymali się kredy jak przyklejeni. No i proszę, teraz w efekcie Rafał Fleger jest ostatni, no Andrzej Karpow walczy o ten honorowy jeden punkt w tym biegu. Ogląda się jeszcze Gafurow, czy jest za nim Stachyra, ale to już tylko formalność, bo 5-1, 3 punkty Renat Gafurow, 2 punkty Dawid Stachyra, Andrzej Karpow 1 punkt i 0 Rafał Fleger i 5-1 dla gdańszczan, 1-5 z punktu widzenia zespołu rybnickiego. No i jakby sytuacja analogiczna z pierwszego biegu, 14-22 przegrywają w tej chwili rybniczanie. Strata się powiększa. Wiadomo było, że nastawienie przed tym meczem jest raczej ostrożne ze strony zespołu rybnickiego. Żadne wielkie słowa nie padały z niczyich ust, ale nikt chyba nie spodziewał się, że będą aż takie problemy. Jeszcze tam Karpowa postawiło, no i tutaj ten manewr, kiedy dwójka gdańszczan, jest już w przodu Gafurow, jest za nim Stachyra. Tu jeszcze próbował po zewnętrznej spod bandy pojechać Rafał Fleger i meta. To już taki był rezultat biegu szóstego. Teraz na bieg numer 7 i Roger, a więc mechanik, popularny Roger, a więc mechanik Magnusa Cetorsztrema, jeszcze ostatnie tam regulacje, poklepał go po ramieniu i w żółtym kasku Magnus Cetorsztrem już podjeżdża pod taśmę startową. W białym kasku pojedzie Matej Kus. No a ze strony rybnickiego zespołu mamy parę Pyszny Węgrzyk. No właśnie. Mariusz Węgrzyk i Sławomir Pyszny. Mariusz Węgrzyk po tym przeziębieniu na razie ma 1-0 na swoim koncie. Może pokusi się jeszcze o jakąś zdobycz punktową. No dobrze by było z punktu widzenia także i zawodnika. Jest już Czech w barwach Gdańska, więc popularny Kuskus. I w kasku żółtym Magnus Cetorsztrem, w kasku czerwonym Mariusz Węgrzyk, w kasku białym Matej Kus i w kasku niebieskim Sławomir Pyszny. Bieg numer 7. Kierownik startu już nakazuje zawodnikom stanąć pod taśmą. Obserwują zamek, taśma poszła w górę. No i ładnie teraz po zewnętrznej... Oj! I wywraca się Matej Kus. Po zewnętrznej w kasku niebieskim Sławomir Pyszny próbował zaatakować. Zaraz mam nadzieję zobaczymy na powtórce, jak doszło do tej wywrotki. Na szczęście nie było to jakieś niebezpieczne wydarzenie. Pierwszy łuk, więc bieg powinien pozostać według przepisów powtórzony w czteroosobowym składzie. Może zostać powtórzony w czteroosobowym składzie, no ale zobaczymy co. Jaką decyzję podejmie Maciej Spychała, sędzia tych zawodów. No a tu Mariusz Węgrzyk troszeczkę próbował wejść pod łokieć za ostro, pod łokieć Mateja Kusa. No i czeski zawodnik zapoznał się bliżej troszeczkę z nawierzchnią toru w Rybniku przy ulicy Gliwickiej. Jak widać, opady deszczu małe, bo małe, ale są. Mrzawka, no i to co mówił Dariusz Momot. Miejmy nadzieję, że te zawody dojadą. Zostaną odjechane, mówiąc już w żargonie żużlowym, a więc odbędą się w pełni i będzie można walczyć o punkty. Przypomnę, dla Gdańska jest to ważny mecz, walczą o pierwszą czwórkę. W tabeli, patrząc na tabelę, jeszcze mają jedno spotkanie zaległe. To jest 12. spotkanie dla zespołu z Gdańska.
I są już z powrotem pod taśmą. Bieg powtórzony w czteroosobowym składzie, bez wykluczeń, bez problemów. A więc jeszcze raz, w kasku niebieskim Sławomir Pyszny, w kasku białym Matej Kus, w kasku czerwonym Mariusz Węgrzyk i w kasku żółtym Magnus Zorro Cetterström. No, Gdańsk, jeśli by wszedł do czwórki, ma naprawdę poważnych rywali, jeśli chodzi o kandydatów do czwórki. Rzeszów, Daugavpils, Gniezno, jest jeszcze Grudziądz. Rzeszów ma jeszcze 2 mecze zaległe, Gniezno 1 mecz. Także no, sytuacja jest ciekawa. No i Stanisław Chomski ze swoimi zawodnikami robi co może, a my zobaczmy powtórkę tego startu. Dobrze, jeszcze raz Sławomir Pyszny wystartował spod taśmy. Z przodu jest już Magnus Cetterström, ale szybki teraz jest Sławomir Pyszny. Trzymał długo złożony motocykl, ładnie pojechał troszeczkę skosem. Zamyka teraz Magnusa Cetterströma, pilnuje Zorro Kredy, ale nie ma tam miejsca, żeby przejechać pod łokciem. Ten motocykl troszeczkę wolniejszy, no nie niesie ten silnik tak jak powinien. No i proszę, Sławomir Pyszny jest z przodu, tam jeszcze po zewnętrznej atakuje Matej Kus w kasku białym. I na razie jest 3-3. No ładnie teraz Zorro z Kusem jadą, pilnują szerokości toru, żeby przypadkiem jeszcze Mariusz Węgrzyk im nie zagroził, no ale Węgrzyk zostaje z tyłu. Widać, że nawet ten nieco wolniejszy motocykl Zorra względem Pysznego jest i tak dużo szybszy od motocykla, którym dysponuje Mariusz Węgrzyk. No i pięknie teraz parą jeszcze ogląda się Zorro. Chyba chce puścić Mateja Kusa, tak to przynajmniej wyglądało, tak jest, jedź do przodu, tak jakby przymknął gaz, pokazał mu i pięknie. Sławomir Pyszny, 2 punkty, Matej Kus, przepuszczony jeszcze przez Zorro, popędzony, jedź chłopaku, jakby powiedział mu Zorro Cetterström, a Zorro, 1 punkcik na swoim koncie, Mariusz Węgrzyk, 0 i 3-3 w tym biegu. Kolejny, 3. bieg, dopiero na remis i 17-25. Przegrywają w tej chwili rybniczanie na swoim torze, tym torze twardym, gdzie Dariusz Momoc stwierdził, że właśnie ten tor będzie odpowiedni. Był jeden eksperyment nieudany w tym tysięcznym meczu, kiedy zawodnicy podobno zadecydowali, że tor ma być bardziej przyczepny. No, skończyło się ogromną porażką, ale jak widać na twardym torze rybniczanie, no bez tych dwóch zawodników nie są w stanie nawiązać równorzędnej walki. Sam Jonas Kylmakorpi z Andrzejem Karpowem nie wystarczy. A dla nas żużla nigdy dość. Już za chwilę dalszy ciąg meczu po krótkiej przerwie. Na program zaprasza Grupa Marmar, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych.